Czy implanty są na całe życie? Co daje nam dożywotnia gwarancja na implant? Co jest ważniejsze? Jakość implantu czy kwalifikacje lekarza, który go wszczepia? Pamiętaj, sukces leczenia jest sumą szczegółów. W dzisiejszym odcinku wytłumaczę Wam, dlaczego tak jest. Nazywam się Wojciech Fonferko. Jestem lekarzem implantologiem z prawie 20-letnim doświadczeniem. Założycielem i dyrektorem medycznym sieci gabinetów skupionych na leczeniu implantologicznym, a także właścicielem marki implantystomatologiczne.pl. Implantologia jest moją pasją. Moim celem jest wyedukowanie Was, pacjentów, abyście mogli świadomie podejmować decyzje, jak najlepiej rozwiązać swoje problemy z zębami, a szczególnie ich brakiem. Zapraszam do mojego implantologicznego świata. Dziś nie będę Wam objaśniał metod leczenia. Dziś skupię się na tym, dlaczego czasami pacjenci tracą implanty i co robić, żeby tego uniknąć. Najczęstszą przyczyną utraty implantów, a co za tym idzie powodem niepowodzenia leczenia implantologicznego, jest utrata kości wokół implantów. W początkowym etapie objawia się ona zwykle zaczerwienieniem dziąseł, delikatnym bólem, niewielkimi problemami estetycznymi. Jednak finalnie najczęściej kończy się to utratą implantu i koniecznością ponownego leczenia, które jest zwykle dużo trudniejsze i kosztowniejsze niż leczenie pierwotne. Od wielu lat ja i mój zespół staramy się pracować według zasady Zero Bone Loss Concept, czyli koncepcji zerowej utraty kości. Zasada ta zakłada, że kość brzeżna wokół implantów nie ulega zmianie ani resorpcji w czasie, niezależnie od jakiejkolwiek przyczyny czy jakiegokolwiek powodu. Praca według przewidywalnych procedur i checklist prowadzona przez doświadczony zespół lekarzy pozwala na wszczepianie implantów oraz wykonywanie na nich odbudów protetycznych w taki sposób, aby służyły one pacjentom przez wiele lat bez żadnych problemów. Brzmi prosto, co w tym trudnego? Bo wbrew pozorom jest to dla nas lekarzy ogromne wyzwanie. Jednak stosowanie się do poniższych zasad daje nam pewność, że zrobiliśmy wszystko co możliwe, aby zapobiec utracie kości. Dobrze, na czym więc polega ta koncepcja? Jaka jest rola współpracy zespołu chirurga, lekarza protetyka, technika dentystycznego oraz każdej z tych osób z osobna? Czynniki wpływające na brak zaniku kości możemy podzielić na dwa typy. Chirurgiczne oraz protetyczne. W tym odcinku skupię się na tych pierwszych. Na początku nawiązujemy do tego, o czym już wielokrotnie mówiłem na moim kanale, czyli do planowania. Pierwszą z rzeczy, które lekarz implantolog musi zaplanować przygotowując się do leczenia, to pozycja implantów. Nie zawsze ich idealne spozycjonowanie jest możliwe. Czasami idziemy na kompromis, aby uniknąć np. odbudowy kości. Musimy jednak wiedzieć, jakie są fundamentalne zasady i ich przestrzegać. Podstawowa zasada przedstawia odległości między implantami oraz implantami i zębami, a także minimalną szerokość kości wokół implantów. Widzimy to na przedstawionej rycinie. Minimalna szerokość kości od strony przedsionka musi wynosić 1 mm, idealnie żeby to były przynajmniej 2 mm. Między implantem a zębem musimy mieć przynajmniej 1,5 mm kości, a pomiędzy dwoma implantami minimum 3 mm. Czasami jeśli brakuje nam miejsca, lepiej zastosować jeden implant i dołączyć do niego drugi ząb, niż na siłę wszczepiać dwa implanty. Kolejnym ważnym parametrem jest głębokość, na jaką osadzamy implant. Bierzemy tutaj pod uwagę zęby sąsiednie oraz przyszłą koronę, która ma się znaleźć na implancie. Jej połączenie z dziąsłem powinno znajdować się minimum 3 mm od platformy implantu. Zastanawiacie się pewnie, w jaki sposób lekarz jest w stanie tak precyzyjnie ustawić implanty w jamie ustnej. Przychodzi nam z pomocą nowoczesna technologia. Pacjenci przed zabiegiem skanowani są za pomocą skanerów wewnątrzustnych oraz wykonywana jest u nich tomografia komputerowa. Obrazy te łączone są ze sobą w specjalnym oprogramowaniu. Następnie przeprowadzamy tzw. planowanie wsteczne. Paradoksalnie działamy od końca, gdyż zaczynamy od zaprojektowania docelowych zębów i dopiero mając zaakceptowany ich kształt oraz miejsce w jamie ustnej, dopasowujemy do niej idealne położenie implantów. Dzięki temu jeszcze przed zabiegiem widzimy, czy konieczna będzie odbudowa kości, czy może jej redukcja. Kiedy plan jest zaakceptowany, na drukarkach 3D drukujemy szablony chirurgiczne. Pozwalają nam one umieścić implant w ustach podczas zabiegu dokładnie w miejscu, które wcześniej zaplanowaliśmy. To właśnie rozwój tego rodzaju technologii przyczynił się do zminimalizowania ilości powikłań po wszczepieniu implantów. A co się dzieje, jeśli nie zaplanujemy zabiegu wszczepienia implantów w tak precyzyjny sposób? Bardzo prawdopodobne, że dojdzie do pionowej resorpcji kości, która stworzy okrężny wzór wokół implantu.
Kiedy kość jest cienka, prowadzi to w następstwie do utraty kości, najczęściej od strony przedsionkowej. Szczególnie ważne jest to, gdy stosujemy krótkie implanty. Krótkie, czyli o długości od 4 do 7,5 mm. Pozwalają nam one stworzyć podparcie dla zębów w miejscach, gdzie jest bardzo mało kości, bez dodatkowych zabiegów jej odbudowy. Wskaźnik przeżywalności takich implantów to ponad 98% po 5-10 latach, więc stosunkowo wysoki. Mogą być więc one w przewidywalny sposób używane do uproszczonej terapii w odcinkach bocznych. Jednak stosując je należy bezwzględnie przestrzegać zasad zdrowej utraty kości, aby nie doszło przy nich do zaniku. Idąc dalej, czynniki powodujące utratę kości możemy podzielić na 3 grupy. Czynniki zależne od operatora, czynniki błędnej lub niepełnej diagnozy, czynniki zerowej utraty kości. Czynniki zależne od operatora. Na początku zadałem pytanie, co jest ważniejsze? Firma, która produkuje implant, czy lekarz, który go wszczepia? Oczywiście obydwa elementy mają ogromne znaczenie. Jeśli jednak mamy najlepszy na rynku implant, a lekarz nie wykona prawidłowo zabiegu, na przykład zastosuje złą pozycję implantu lub niewłaściwą odległość między implantami, może dojść do utraty kości. Jednym z głównych czynników wczesnej utraty kości jest jej kompresja podczas wprowadzania implantów. Jeśli podczas wprowadzania implantu do bardzo twardej kości, tak zwany typ pierwszy, dojdzie do wytworzenia ciepła, wystąpi znaczny zanik kości. Ten rodzaj utraty należy odróżnić od innych typów resorpcji, ponieważ pojawia się zanim zostanie zamontowany łącznik lub śruba gojąca. Oznacza to, że jeżeli implant jest wprowadzony ze zbyt dużym momentem obrotowym, co powoduje kompresję kości, wtedy po implantacji wystąpi resorpcja kości, nawet wówczas, gdy implant jest nadal pokryty tkankami miękkimi i nie jest jeszcze odsłonięty. Tłumacząc bardziej obrazowo. Ogromne znaczenie ma tempo i siła, z jakimi lekarz wkręca implant w kość, podobnie jak budowlaniec musi dopasować obroty do materiału, w jaki się wkręca, żeby nie uszkodzić ściany. Pozostałe czynniki związane z operatorem, które mogą wpłynąć na stabilność kości lub jej utratę, to nieprawidłowy kąt nachylenia implantu, cienka kość i brak jej odbudowy w trakcie zabiegu, komplikacje przy augmentacji, czyli odbudowie kości, odległości między implantami oraz implantami a zębami, nieprawidłowe szycie, złe spozycjonowanie implantów względem przyszłej korony. Doświadczony implantolog wspomagający się nowoczesną technologią polegającą na odpowiednim planowaniu oraz używaniu szablonów chirurgicznych w większości tych błędów jest w stanie uniknąć. Kolejna grupa czynników mających wpływ na powstawanie powikłań to czynniki błędnej lub niepełnej diagnozy. Jeżeli pacjent posiada schorzenia, które nie zostały wcześniej wykryte i wyeliminowane, w efekcie nastąpi resorpcja kości wokół implantu. Umiejętności lekarza mogą być bardzo dobre, ale niewyleczone schorzenia lub złe warunki wyjściowe u pacjenta mogą ostatecznie doprowadzić do niepowodzenia. Do tej grupy czynników należą stan przyzębia pacjenta, czyli tzw. paradontoza. Zapalenie przyzębia wymaga wyeliminowania przed rozpoczęciem jakiejkolwiek terapii implantacyjnej. Jeżeli u pacjenta z nieleczonym zapaleniem przyzębia zostaną wprowadzone implanty, wtedy z powodu infekcji może wystąpić wczesna lub późniejsza utrata kości brzeżnej wyrostka. Niewystarczająca szerokość kości, brak dziąsła przyczepionego wokół implantu. Ostatnia grupa czynników to czynniki zerowej utraty kości. Są to czynniki powodujące utratę kości, której przyczyny mogą być niejasne dla lekarza. Dwie główne grupy czynników odpowiedzialnych za utratę kości to czynniki projektowo-konstrukcyjne implantu, czyli mikroszczelina na połączeniu łącznika protetycznego z implantem oraz wypolerowana szyjka implantu, oraz czynniki biologiczne, takie jak pionowa grubość tkanek miękkich i tkanki przyczepione. Zacznijmy od czynników projektowo-konstrukcyjnych implantu. Pierwszym z nich jest tzw. platform switching. Platform switching ma miejsce, kiedy stosujemy łącznik o mniejszej średnicy niż platforma implantu. Zastosowanie tego rozwiązania pozwala nam odsunąć miejsce połączenia implantu z łącznikiem od kości, a co za tym idzie stworzyć więcej miejsca dla tkanek miękkich, które są kluczowym czynnikiem chroniącym kość przed zanikiem. Nie każdy system implantologiczny posiada platform switching. Nie w każdym systemie jest on też wystarczająco dobrze zaprojektowany. Dlatego to my, lekarze, musimy świadomie wybierać implanty, które stosujemy. Wybór ten nie może być podyktowany ceną czy materiałami marketingowymi, które do nas docierają, a rzetelną wiedzą i analizą. Kolejny czynnik projektowo-konstrukcyjny implantu, który ma znaczenie, to wypolerowany kołnierz. Implanty z szorstką powierzchnią szyjki wykazują mniejszą utratę kości w porównaniu z implantami z wypolerowaną powierzchnią szyjki, co potwierdzają badania Hangi i współautorów.
Również badania przedstawione przez Younga wykazały, że poziom kości stabilizuje się na granicy gładkiej powierzchni implantu, niezależnie od głębokości wprowadzenia implantu w kość. Tak więc nie można wprowadzać implantów z polerowanym kołnierzem poniżej poziomu kości, bo i tak nastąpi zanik do miejsca połączenia części polerowanej z szorstką. Następnym bardzo ważnym tematem jest mikroszczelina. Wszystkie implanty dwuczęściowe mają mikroszczelinę lub połączenie, w którym implant styka się z łącznikiem protetycznym. Jest to kluczowy element konstrukcji implantu, który ma wpływ na zachowanie stabilnego poziomu kości wyrostka. Mikroszczelina na połączeniu implantu oraz łącznika, lub mówiąc bardziej obrazowo zęba, może być źródłem zakażenia bakteryjnego, a także przyczyną mikroruchów. Systemy implantów z blokującym się stożkiem mają szczelinę 0,5 mikrometra i te uznano za posiadające połączenie wolne od bakterii, ponieważ mikroorganizmy mają średnicę większą niż 0,5 mikrometra. Utrata kości brzeżnej jest zjawiskiem wieloczynnikowym, bez wyraźnego pojedynczego czynnika dominującego. Szukajmy więc kolejnych czynników, które wpływają na to, abyś mógł cieszyć się swoimi nowymi zębami bez żadnych problemów. Czasami, gdy warunki kostne nie są idealne, po wszczepieniu implantu musimy wykonać tak zwaną augmentację, czyli odbudowę kości. Używamy do tego celu specjalnych materiałów kościozastępczych. Stanowią one rusztowanie dla nowo powstającej kości. Komórki tworzące nową kość przenikają pomiędzy rusztowaniem materiału kościozastępczego, a następnie po około 6 miesiącach powstaje nowa kość. Następny czynnik to pionowa grubość tkanek miękkich. Dlaczego pionowa grubość tkanek miękkich jest tak ważna? Jest to kompleks tkanek uczestniczący w powstawaniu wokół implantów tzw. szerokości biologicznej, kiedy zostaną one wystawione na działanie środowiska jamy ustnej. Ich funkcją jako całości jest ochrona kości wokół zintegrowanego z nią implantu. Szerokość biologiczna składa się z trzech odrębnych stref: nabłonka kieszonki, nabłonka łączącego i tkanki łącznej. Badacz Berglund wraz ze współautorami zmierzyli, jakie dokładnie powinny być wymiary tkanek okołowszczepowych. Przyczep nabłonkowy powinien wynosić około 2 mm, tkanka łączna 1,66 mm, razem daje nam to 3,8 mm. Brzmi skomplikowanie i tak jest, ale w tym odcinku chciałem zwrócić Waszą uwagę na to, na jakie szczegóły my, lekarze implantolodzy, musimy zwracać uwagę, abyście Wy mogli się cieszyć najlepszymi efektami leczenia. Wiedza, którą dziś omawiam, pozwoli Wam też lepiej odczytać to, co słyszycie na konsultacji. Czasami bowiem zdarza się tak, że lekarze informują pacjenta, że konieczna będzie odbudowa kości lub przeszczep dziąsła. Wiąże się to jednak z dodatkowymi kosztami i jeśli pacjent nie wyraża zainteresowania, proponuje się mu inne, tańsze metody, które nie zawsze są właściwe. Chcę Was uzbroić w wiedzę, która pozwoli Wam świadomie decydować o Waszym zdrowiu. Wracając do tematu, podobnie jak w przypadku uzębienia naturalnego, nabłonek kieszonki wokół implantu przypomina budową przedłużenie nabłonka nierogowaciejącego jamy ustnej. Jest on pierwszą barierą przed inwazją bakterii do głębszych tkanek wraz z leżącą poniżej kością zintegrowanego implantu. Jaka jest zależność pomiędzy pionową grubością błony śluzowej a stabilnością kości wyrostka? Jeśli nie występuje minimalna pionowa grubość tkanek miękkich, dojdzie do utraty kości w stopniu umożliwiającym prawidłowy rozwój szerokości biologicznej, mającej chronić implant przed środowiskiem jamy ustnej. Próg między cienkimi i grubymi tkankami to 3 mm, to jest minimum. Tomasi i współautorzy wykonali biopsję z implantów, które uznano za sukces pod względem funkcjonalnym i estetycznym. Średnia grubość tkanek wynosiła tutaj 3,6 mm, a więc około 4 mm można uznać za optymalne. Dlatego tak ważne jest wszczepienie implantów i przygotowanie dziąsła w taki sposób, aby grubość tkanek miękkich wynosiła minimum 4 mm. Na dzień dzisiejszy znamy 4 metody zwiększania grubości tych tkanek. Dobieramy odpowiednią w zależności od sytuacji w jamie ustnej pacjenta. Kolejnym bardzo ważnym czynnikiem oprócz grubości dziąsła jest jego jakość. Każdy implant powinien być otoczony tak zwanym dziąsłem rogowaciejącym albo inaczej tkankami przyczepionymi. Możemy sobie je wyobrazić jako te, które znajdują się na podniebieniu. Są one bardzo ważnym biologicznie czynnikiem utrzymania stabilności kości wokół implantów. Wymiar wystarczający zdefiniowano na 4 mm w wymiarze policzkowo-językowym. Najlepszym rozwiązaniem jest odtworzenie tkanek przyczepionych tuż po wprowadzeniu implantu i niedopuszczenie do jakiejkolwiek utraty kości. Podsumowując,
Wiem, że to wszystko brzmi zawile i groźnie i zgodzę się z tym, że wszczepienie implantu to nie jest takie samo zadanie jak wkręcenie kołka w drewno, mimo iż zasada działania wydaje się ta sama. Jednak jeśli tylko traficie na doświadczonego implantologa, nie macie się czego obawiać. Dla nas wszystkie omawiane powyżej kwestie są jak obsługa kasy fiskalnej dla sprzedawczyni w sklepie. Obudzeniu w środku nocy będziemy o tym mówić spójnie i z pasją. Przy wyborze lekarza warto również zwrócić uwagę na to, czy stale doskonali on swoją wiedzę i umiejętności. Dbający o dobro pacjenta lekarz śledzi badania naukowe, bo bycie z nimi na bieżąco zapewnia nam możliwość powiedzenia z czystym sumieniem, że zrobiliśmy wszystko, co w naszej wiedzy i mocy, aby zapewnić pacjentowi najlepsze możliwe leczenie, minimalizując przy tym ryzyko powikłań. Na dziś to już wszystko. Kto z Was dotarł do tego momentu, wie już, jakie czynniki chirurgiczne mogą mieć wpływ na niepowodzenie wszczepienia implantu. W kolejnym filmie wrócę jeszcze do tego tematu i omówię czynniki protetyczne. Dziękuję bardzo za uwagę i zapraszam do subskrypcji mojego kanału. Jeśli chciałbyś się dowiedzieć, w jaki sposób można zrekonstruować Twoje braki zębowe oraz jakie są koszty takiego leczenia, umów się na rozmowę z naszym opiekunem pacjenta. Więcej szczegółów znajdziesz na stronie implantystomatologiczne.pl, na którą serdecznie Cię zapraszam.